Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy o rewolucji u naszych bram. Zapraszam. Na stronie ruchu społecznego Ogólnopolski Strajk Kobiet można zobaczyć na przykład takie treści. Kobiety przeciw nienawiści na samym początku, kobiety na pierwszej linii walki o normalność. A więc można by odnieść wrażenie, że ta organizacja Strajk Kobiet to jest taka organizacja zdroworozsądkowa, która walczy właśnie z nienawiścią i stara się tutaj jakby pokazać siebie jako bardzo taka normalna, zdroworozsądkowa organizacja. Natomiast patrząc dalej na zakładkę "To jest wojna", możemy tam przeczytać na tej samej stronie: zakaz aborcji w Polsce, zwycięstwo katolickich fundamentalistów osiągnięte przez podstawianie nóg, fałszowanie wyników i stronniczego sędziego. Wyrokiem pseudo TK, czyli oświadczeniem, które za kilka lat straci rację bytu, bo sam orzekający Trybunał Konstytucyjny jest nielegalny i jego decyzje będą podważane. Rzeczywiście, imponujące zwycięstwo w sytuacji, gdy około 70% Polek i Polaków opowiada się za wolnym wyborem, a z tym, że część aborcji będzie się odbywać w podziemiu lub za granicą, żeby nie kalać oczu porządnych pisowskich katolików po średnio 3 rozwodach. Bo zakaz aborcji nie oznacza, że nie ma aborcji. Zakaz aborcji oznacza tylko, że stać będzie na nią córki i siostry złodziei z PiS i partnerki księży i innych bogatych, kłamliwych bogobojów. Czekamy na lekarzy, którzy w momencie próby powiedzą, że stosują obowiązujące prawo, a nie oświadczenia magister Przyłębskiej z nielegalnego TK. No i wspierajcie się, wspierajmy się, pamiętajcie o inicjatywie Aborcji Bez Granic i dzwońcie po aborcję. A do was, posępne dziady, mówimy: znacie dnia ani godziny. Do zobaczenia wszędzie. Moim zdaniem zestawienie tych dwóch cytatów jest bardzo interesujące. Z jednej strony mamy organizację, która próbuje pokazać siebie jako spokojna, w miarę zdroworozsądkowa organizacja walcząca z czymś, co się nikomu nie podoba, czyli nienawiść. Z drugiej strony mamy, moim zdaniem, coś w rodzaju zrzucenia maski w obliczu jakiejś frustracji, pewnego napięcia, dochodzi do takiej, powiedzmy, prawdziwej deklaracji, do powiedzenia, co faktycznie leży komu na sercu, i pojawia się właśnie ten tekst "To jest wojna". I to jest tekst typowo rewolucyjny. To nawet nie jest jakaś, to nie jest nawołanie do wojny, to jest właśnie nawołanie bardziej do rewolucji. Zacznijmy od tych oskarżeń, tak? Podstawienie nóg, fałszowanie wyników, stronniczego sędziego i tak dalej. Zupełnie oczywiście niemerytoryczne oskarżenia, to znaczy można by się zastanawiać, jakie merytoryczne oskarżenia można postawić wobec tego czy innego działania, natomiast tutaj oczywiście zupełnie niczego takiego nie ma, to jest tak po prostu rzucone. Zupełnie pominięty jest chociażby fakt, że Trybunał Konstytucyjny już 28 maja roku 1997 w zasadzie powiedział to samo, oczywiście w zupełnie innym składzie, tak? I jakby w zasadzie jest to tylko potwierdzenie tego samego wyroku. Oczywiście nic tutaj takiego nie ma, to jest wszystko i wyłącznie wina tylko i wyłącznie fałszywego Trybunału Konstytucyjnego, a to, że wiele lat temu zupełnie inny Trybunał Konstytucyjny orzekł w zasadzie to samo, to jest najwyraźniej nieistotne. Również manipulacja, jeśli chodzi o te 70% Polek i Polaków opowiada się za wolnym wyborem. Myślę, że jeśli by pytać o kompromis aborcyjny, który obowiązywał wcześniej, to faktycznie być może 70% Polek i Polaków by powiedziało, że tak, my byliśmy za tym, żeby zostawić, jesteśmy za tym, żeby zostawić ten kompromis aborcyjny. Natomiast na pewno nie 70% jest za wolnym wyborem na zasadzie aborcji na życzenie, którą postuluje właśnie ta organizacja, jaką jest Strajk Kobiet. Wulgaryzmy i
obrzydliwe oskarżenie, tak? Ten tekst jest pełen nienawiści. Na aborcję będzie odtąd stać tylko złodziej i spis partnerki księży i innych bogatych, kłamliwych bogobojów. Tak? To jest po prostu chamski tekst, to jest po prostu agresywny, chamski tekst. Jednocześnie nawiązanie do bojkotowania prawa. Czekamy na lekarzy, którzy powiedzą, że stosują obowiązujące prawo, czyli negują jakby w tym tekście prawowitość. To nie jest tylko praworządność, prawowitość tych instytucji, które są, co jest znowu takim nawoływaniem, można powiedzieć, anarchistycznym, a na pewno rewolucyjnym, oczywiście jednocześnie nawoływanie do aborcji niczym nieskrępowanej, w domyśle postulowanej, jakby zupełnie otwarcie, również aborcji na życzenie. I na zakończenie jeszcze taka wisienka na torcie, czyli groźba karalna w zasadzie, czyli a do was, posępne dziady, mówimy, znacie dnia ani godziny, do zobaczenia wszędzie. Tak, to jest w zasadzie groźba, to jest w zasadzie groźba. Dlaczego o tym dzisiaj mówię? Otóż myślę, że bardzo ważne jest, żebyśmy zrozumieli, że mamy tutaj do czynienia z organizacją rewolucyjną. I teraz zwykli ludzie, którzy wyszli na te protesty, które miały miejsce, podejrzewam, że w ogromnej większości zupełnie nie wiedzieli, jaką organizacją jest strajk kobiet. Podejrzewam, że ogromna większość z nich, gdyby wiedziała, co dokładnie ta organizacja postuluje, to nie szliby tak chętnie pod takimi sztandarami. Natomiast poszli motywowani pewnym oburzeniem, frustracją wynikającą z tego wszystkiego, niezrozumieniem, poczuciem, że rząd robi coś zupełnie, jakby rusza bardzo ważny temat w takim, a nie innym momencie. To znaczy, chodzi mi o to, że motywacja większości ludzi, którzy szli w tych protestach, na pewno nie była taka, jak ich organizatorów. Natomiast mamy do czynienia z pewną niebezpieczną sytuacją, to znaczy organizacja ewidentnie rewolucyjna, w zasadzie anarchistyczna, jednak udało jej się pod swoim sztandarem zgromadzić te tłumy i tym tłumom, między innymi młodych ludzi, wydaje się, że właśnie ta organizacja jest taką zdroworozsądkową organizacją, która walczy tutaj o prawa obywatelskie. Nie, to jest organizacja rewolucyjna i to widać bardzo wyraźnie. Później w postulatach, oczywiście oprócz tej aborcji na życzenie, tam będzie również deorganizacja wszystkich organizacji neonazistowskich, neofaszystowskich, co najprawdopodobniej będzie oznaczało, oznacza chęć delegalizacji wszelkich organizacji, które się nie zgadzają z tą organizacją. Jednocześnie jest tam postulowana demilitaryzacja społeczeństwa, co oznacza dalsze rozbrajanie obywateli. To są typowo zabiegi totalitarne, tak? Ograniczyć przeciwników i ograniczyć dostęp do broni zwykłym obywatelom, tak żeby tylko siedzieli cicho. A więc organizacja nawołująca do przemocy w swoich deklaracjach, pragnąca przejąć władzę, jednocześnie deklarująca, że społeczeństwo trzeba rozbroić całkowicie, a przeciwników politycznych trzeba się pozbyć. Oczywiście jednocześnie organizacja stricte antykatolicka. I to należy demaskować, to znaczy dobrze, że pokazało się, z jakimi organizacjami mamy do czynienia, dobrze, że mamy okazję jakby zerwać tą maskę, pokazać, że to jest faktycznie prawdziwa rewolucja. Teraz parę słów o samej rewolucji. Otóż rewolucja jest to nie tylko jakiś zbrojny przewrót. Rewolucja w swojej najgłębszej istocie to nienawiść wobec każdego porządku, którego sobie człowiek sam nie ustanowił. Nienawiść wobec każdego porządku, którego sobie człowiek sam nie stworzył. I bez wątpienia te osoby, które teraz organizują te protesty, mam na myśli właśnie organizację Strajk Kobiet, te osoby nie nienawidzą Kościoła, dlatego że Kościół jest w kryzysie, dlatego że hierarchia Kościoła zawiodła w bardzo wielu aspektach, że wiele rzeczy trzeba tam zmienić, że ludzie Kościoła zawiedli, popełnili straszne błędy i wiele rzeczy dzieje się tam nie tak. Oni nie nienawidzą Kościoła za to, że ojciec Rydzyk bratał się w jakiś sposób z partią rządzącą. Oni nie nienawidzą Kościoła za jakieś zbrodnie ludzi Kościoła, które nie zostały rozliczone. Z ich deklaracji widać, że
Oni nienawidzą Kościoła za to, że Kościół wciąż jeszcze mówi, że jest obiektywne prawo moralne, które obowiązuje wszystkich. To jest ewidentne, że to jest powód nienawiści wszystkich rewolucjonistów do Kościoła, w szczególności również naszych dzisiejszych rewolucjonistów. To, że Kościół mówi, jest prawo naturalne, a więc prawo moralne, które obowiązuje wszystkich ludzi. I zniesienie w prawie cywilnym tych wymagań prawa naturalnego, prawa moralnego będzie katastrofą. Kościół zawsze to mówił i dlatego rewolucjoniści nienawidzą Kościoła. A więc znowu, Kościół boryka się ze strasznymi problemami. Ludzie Kościoła zawiedli w wielu punktach straszliwie, nawet w tych najważniejszych punktach, jeśli chodzi o nauczanie, przekazywanie wiary, później dyscyplina i z tego wynikające różnego rodzaju zbrodnie, przestępstwa, które nie były i nie są rozliczane. To wszystko jest prawda i ci ludzie, którzy z tego powodu mają do Kościoła pretensje, mają oczywiście w pewnym stopniu rację. I to są rzeczy, które trzeba pilnie zrobić i naprawić. Ja jestem jak najbardziej za tym. Natomiast ci ludzie typu Strajk Kobiet, organizacja Strajk Kobiet, nie nienawidzą Kościoła za to. Oni nienawidzą Kościoła dlatego, że Kościół mówi o tych prawach moralnych, prawach naturalnych, które wynikają po prostu z samej naszej ludzkiej natury i wszystkich obowiązują. Dlatego ta rewolucja będzie przyklaskiwała tym księżom, którzy powiedzą, że tak, tak, faktycznie macie rację, Kościół trzeba zniszczyć, Kościół trzeba zupełnie zmienić. Oczywiście oni będą im przyklaskiwali, bo są w tej chwili pożyteczni, bo są takim czynnikiem uwiarygadniającym, pokazującym, zobaczcie, faktycznie nawet sami księża mówią, że jest tak i tak, ale jest ogromny błąd ze strony tych księży. Znaczy, oni stają w praktyce w tym samym szeregu, w którym stają ci rewolucjoniści i tylko dają im do ręki broń. A to nie są ludzie, którzy chcą naprawy Kościoła, to nie są ludzie, którzy chcą Kościoła zgodnego z Ewangelią. To są ludzie, którzy nienawidzą porządku, który jest nie... sam sobie nie pochodzi od samego człowieka, tego sami sobie nie nałożyliśmy, tego sami sobie nie stworzyliśmy, dlatego nienawidzą prawa moralnego, które jest zawarte w Ewangelii, bo ono nie pochodzi po prostu od człowieka, tylko dane od Pana Boga, czy też zapisane w naszej naturze. To jest powód i oni nie spoczną, dopóki tego nie zniszczą. Więc to nie jest wojna, to jest rewolucja, to nie jest starcie jakichś interesów czy idei. To jest rewolucja, czyli atak na podstawowe zasady moralne, które są po prostu zapisane w naszej naturze. To jest atak na pewne ograniczenia, które wynikają na po prostu prawa moralne, które wynikają z naszej natury. Tym ludziom zupełnie nie chodzi o jakieś wyjątkowe przypadki, teraz w przypadku aborcji, o przypadki dzieci ciężko chorych i tak dalej, o jakieś trudne sytuacje życiowe i tak dalej. Zupełnie nie o to im chodzi. To widać w tych deklaracjach, po prostu widać w tym, co tam jest napisane. Im chodzi po prostu o to, że człowiek nie może być ograniczony niczym, nawet życiem własnego dziecka. Że człowiek po prostu musi mieć wolność tak wielką, jak to tylko możliwe. I tyle. Nie chodzi tutaj o żadne trudne przypadki. Tu chodzi po prostu o absolutną wolność, o zdejmowanie wszystkich ograniczeń z człowieka. To jest właśnie prawdziwa rewolucja. Warto spojrzeć na rewolucję w Europie, na historię rewolucji w Europie, jak ona niejako postępująco zrzuca coraz to kolejne elementy rzeczywistości, które w jakiś sposób narzucały człowiekowi jakieś zewnętrzne prawa, jakieś prawa moralne przede wszystkim. Najpierw rewolucja protestancka, rewolucja Lutra odrzuca Kościół jako tą instytucję, która oczywiście nakłada pewne prawa, która stawia pewne ograniczenia, która głosi prawo moralne, pozostawiając jeszcze wciąż Boga i Chrystusa. Następny krok rewolucji, rewolucja francuska odrzuca i Kościół, i Chrystusa, już pozostając deistyczna, czyli jeszcze pozostawiając Boga. Rewolucja bolszewicka z kolei już odrzuci wszystkie te trzy kroki, czyli Kościół, Chrystus i sam Bóg, będąc stricte rewolucją ateistyczną. I teraz kolejne kroki rewolucji to jest odrzucenie nawet tych najbardziej podstawowych, naturalnych praw. A więc odrzucenie nawet tego, co w naszej naturze nas ogranicza. Może to być właśnie odrzucenie
podstawowych praw moralnych, jak nie zabijaj i właśnie pragnienie zabijania tych, którzy akurat nie mają siły, aby w jakiś sposób się obronić. Może to być również pragnienie takiego samodefiniowania się na zasadzie, że to tylko od mojej woli zależy, jaka jest moja płeć. To również jest właśnie ten kolejny stopień rewolucji, która pragnie odrzucić wszystkie ograniczenia i człowieka uczynić tym Bogiem, który sam siebie definiuje, którego nikt nie ogranicza z zewnątrz, który jeśli chce, to ustanowi się kimkolwiek, jeśli chce, to zabije swoje dziecko, bo taka jest jego wolność, bowiem on nikomu służyć nie będzie i nic go ograniczać nie będzie. Taka jest rewolucja i rewolucji trzeba maski zrywać, trzeba pokazywać, jaka ona jest naprawdę, aby ludzie widzieli, bo 90% społeczeństwa nie chce rewolucji, 90% społeczeństwa chce często zmian, chce naprawić coś, chce, żeby było w jakiś sposób inaczej, ale nie chce, żeby ulice spłynęły krwią w imię nieograniczonej wolności, a to robi zawsze rewolucja. Teraz co mamy zrobić? Musimy oczywiście stawić tej rewolucji czoła. To jest obowiązek po prostu każdego katolika, stawiać rewolucji czoła. Pamiętajmy jednak o tym, że kontrrewolucja to nie jest rewolucja w drugą stronę. Kontrrewolucja, prawdziwa kontrrewolucja, to jest budowanie porządku, budowanie cywilizacji. A więc przede wszystkim zachowajmy spokój. Przede wszystkim nie ulegajmy wzburzeniu. Zachowajmy spokój po to, aby móc spokojnie kontaktować się z Panem Jezusem, z Nim rozmawiać, aby móc podejmować roztropne działania, które długofalowo przyniosą dobre efekty. Bez wątpienia weźmy się za taką samą edukację. Dla tych z nas, których zaskoczyła cała ta sytuacja, którzy nagle się orientują, że świat jest w stanie głębokiej rewolucji, bez wątpienia ten apel jest fundamentalny. Bierzmy się za samoedukację w dziedzinie właśnie cywilizacji, prawa moralnego i tego, czym jest rewolucja. Jak najbardziej zachęcam do zapoznawania się chociażby z materiałami, które umieszczam tutaj na naszym kanale Szkoły Akwinaty. Postaram się podlinkować również pod materiałem inne filmy w związku właśnie z taką samoedukacją w tym obszarze. Starajmy się naprawić Kościół. To jest ogromny temat również. Jest już trochę filmów na naszym kanale na ten temat. Postaram się w najbliższym czasie również w kontekście tego wszystkiego właśnie na ten temat nagrać film. Kościół potrzebuje gwałtownej naprawy i tu trzeba naprawdę chwycić za pług i brać się do ciężkiej pracy, ale to jest temat na zupełnie jakby inny materiał czy materiały. Dbajmy o edukację i wychowanie młodego pokolenia, rzecz absolutnie fundamentalna. Znowu, dobra katolicka edukacja i wychowanie, tradycyjna katolicka edukacja i wychowanie, które pokazują, czym jest Kościół, czym jest cywilizacja i czym jest rewolucja. To musimy robić, jeśli nie chcemy, aby nasze ulice spłynęły krwią wylaną, przelaną przez tych rewolucjonistów, którzy chcą wolności nieograniczonej za wszelką cenę. Uświadamiajmy tych zwykłych ludzi, tych, którzy może chodzą na te protesty, nie do końca wiedząc tak naprawdę, kto za tym wszystkim stoi, jakie idee za tym wszystkim stoją. Na spokojnie i roztropnie starajmy się tutaj uświadamiać tych, którzy mogą nie wiedzieć, a biorą w tym jakiś udział. I przede wszystkim trwajmy w zjednoczeniu z Panem Jezusem, trwajmy w tym zjednoczeniu, które nas będzie utwierdzało, które nas będzie czyniło silnymi i spokojnymi. I w zjednoczeniu z Nim starajmy się każdy w swojej rodzinie, miejscu pracy budować katolicką, łacińską cywilizację. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.